Czy strajk nauczycieli się odbędzie? Tuż przed spotkaniem w ramach Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie, Beata Szydło wyraziła nadzieję, że dojdzie do porozumienia rządu ze związkami zawodowymi. Wicepremier, po przeszło godzinie rozmów, poinformowała o nowej propozycji rządowej, która polega na zmianie kształtu podwyżek dla nauczycieli. Czy dojdzie do strajku nauczycieli? Dziś w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog miało miejsce kolejne nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego o sytuacji w oświacie. To trzecie spotkanie w ostatnich dniach poświęcone temu tematowi. Jeżeli dojdzie do porozumienia, to strajk nauczycieli nie odbędzie się. Beata Szydło poinformowała w jego przerwie, że obrady ze związkami zawodowymi nauczycieli będą kontynuowane dzisiaj po posiedzeniu rządu od godziny 16.00. Była premier dodała, że w tym czasie strona związkowa ma przygotować na piśmie swoje nowe propozycje i przemyśleć nowe rozwiązanie płacowe zaproponowane przez rząd, nie 6, a 9% wzrostu wynagrodzenia we wrześniu. Zapowiedziała, że po południu podczas rozmów oficjalnie zostanie szczegółowo zaprezentowany pomysł prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący obniżenia podstawy opodatkowania dla nauczycieli, który przedstawi prezydencki minister Andrzej Dera. Myśmy przedstawili między innymi skrócenie stażu, zmiany w ocenie nauczycieli, z uwzględnieniem w tej ocenie opinii rodziców. Zmiany, jeśli chodzi o wychowawstwo, chcemy, by była ustalona minimalna kwota tego dodatku i zmiany w procesie dotyczącym biurokracji szkolnej. Te punkty zostały zaakceptowane, natomiast cały czas rozmawiamy o wzroście wynagrodzeń, mówiła. Strona rządowa zaproponowała nieco inne ukształtowanie wzrostu wynagrodzeń, na zasadzie zmian w rozdysponowaniu dodatków, powiedziała Szydło. Czyli tym samym wzrost wynagrodzeń w tej samej puli, która jest przeznaczona w tej chwili kształtować się we wrześniu nie na poziomie 5, a 9% wzrostu wynagrodzenia, dodała. Szydło powiedziała, że ma wstępną deklarację NSZZ Solidarność, że te propozycje są dla nich do zaakceptowania, natomiast nie zgadzają się na nie Forum Związków Zawodowych i ZNP. Podnoszą jeszcze uwagi i jest jeszcze dyskusja o 1000 zł na wynagrodzenia dodatkowo, czyli w tym roku ponad 17 miliardów złotych, czyli nie ma ze strony ZNP i FZZ postępu, ale też strona społeczna, te dwie centrale zadeklarowały, że zostaną przygotowane nowe propozycje i analiza tego, co przedstawił rząd. Dla rządu warunkiem podpisania porozumienia jest to, żeby wszystkie trzy centrale chciały je podpisać, bo to tylko gwarantuje, że nie będzie strajku, podkreśliła prowadząca rozmowy ze strony rządowej wicepremier Szydło. Wydaje się, że jesteśmy jeden krok do przodu, ale cały czas rozmawiamy, dodała. Reakcja związków na propozycje rządowe. Zeszliśmy z żądania 1000 zł wynagrodzeń zasadniczych? Proponujemy podwyżkę w wysokości 30% od 1 stycznia 2019 roku. Proponujemy również uwolnienie dodatku stażowego ponad ustawowy limit określony na 20%, poinformował Sławomir Witkowicz, przewodniczący branży nauki i oświaty Forum Związków Zawodowych. Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiedział natomiast, że pani premier środki, które teoretycznie były zagwarantowane na dodatki dla wyróżniających się nauczycieli, przeniosła do wynagrodzenia. Strajk nauczycieli? Rafalska, egzaminy się odbędą. Chcemy w terminie przeprowadzić egzaminy i one się odbędą.
Kropka. Szukamy drogi porozumienia. Chcemy złagodzenia i rozwiązania tego problemu. Nie chcemy, żeby takie sytuacje się zdarzały, szczególnie w okresie egzaminów, bo to jest zawsze uderzenie w ucznia, zawsze niepewność rodziców, zawsze większy stres dla uczniów, powiedziała przed spotkaniem szefowa MRPIPS Elżbieta Rafalska. Dlatego też pani premier, Beata Szydło, redaktor, apelowała o to, żeby wziąć te argumenty pod uwagę, żeby w ewentualnej sytuacji zawiesić ten strajk, nie prowadzić go w czasie egzaminu. Zobaczymy, jesteśmy dobrej myśli, dodała minister rodziny. Strajk nauczycieli? Minister o propozycji prezydenta Dudy. Pytana przez dziennikarzy o propozycję prezydenta w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli odpowiedziała, rozmawiamy bardzo szeroko, różne propozycje się pojawiają, to strona związkowa stawia warunki, które są bardzo trudne do spełnienia, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Wczoraj prezydent Andrzej Duda poinformował, że zaproponował minister finansów Teresie Czerwińskiej, żeby koszty uzyskania przychodu dla nauczycieli były takie jak dla nauczycieli akademickich i twórców, czyli żeby wynosiły 50%. Tuż przed spotkaniem także Beata Szydło wyraziła nadzieję, że dojdzie do porozumienia rządu ze związkami zawodowymi. Rząd przedstawi za chwilę stronie związkowej swoje propozycje i mam nadzieję, że zostaną one zaakceptowane, powiedziała. Zależy nam na porozumieniu, na tym, żeby przede wszystkim nie było protestu, żeby egzaminy odbyły się spokojnie, tak, jak jest to planowane, podkreśliła. Natomiast w tej chwili będziemy rozmawiać o propozycjach dla nauczycieli, dodała. Strajk nauczycieli? Postulaty ZNPiS. Procedury sporu zbiorowego w styczniu rozpoczęły ZNP i Wolny Związek Zawodowy Solidarność, oświata należący do FZZ. Nauczyciele w zdecydowanej większości opowiedzieli się za strajkiem nauczycieli, który ma rozpocząć się 8 kwietnia. Oznacza to, że jego termin zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi. 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty, a 6 maja mają rozpocząć się matury. ZNP chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność domagała się natomiast wcześniej podwyżki o 15%. Jeszcze w tym roku, a później poinformowała, że żąda między innymi podniesienia płac w oświacie, podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15%. Od stycznia 2020 roku do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.